Pamiątka z Warszawy. Miałem zamiar pisać o rzeczach naprawdę ważnych, wielkich, takich na przykład jak, że większość Sejmowa zamierza puścić pis w skarpetkach, a konfederację na bosaka. Ale zupełnie przypadkowo wpadł mi sam temat z boku. Oto znajoma turystka z prowincji postanowiła nabyć pamiątkę z Warszawy i kazała mi zgadywać, co sobie wybrała. No więc zgadywałem. Figurkę króla Zygmunta bez krzyża? Nie. Miniaturowy pałac kultury z Józefem Stalinem wyskakującym pod zegarem w charakterze kukułki? Też nie. Mydełko pachnące z wizerunkiem łazienek, które się samo pieni na widok lokatora belwederu? Nie zgadłem. Ale przypomniawszy sobie, jak to przed laty koledzy z kabaretu Elita podarowali mi góralską ciupagę z napisem PAMIĄTKA Z NADMORZA, postarowiłem strzelać. Wieżę Eiffla, niestety, i tym razem się pomyliłem. Souvenirem miały być skarpetki z podobizną Ojca Świętego. Nie mylicie się. Skarpetki. Serio są takie w dużej ilości. Słysząc o tym zamiarze mojej znajomej, zmartwiałem, próbując wyobrazić sobie podobną pamiątkę z Teheranu w postaci stringów z ajatolachem homejnym za którą ukamionowano by tak nabywcę, jak sprzedawcę. No ale przecież u nas teraz nie ma żadnych świętości. A więc problemu nie ma. Przed laty zresztą dużą popularnością cieszył się papier toaletowy z twarzą urbana, którego użycie u bardziej wrażliwych wywoływało hemoroidy. Co ciekawe, podobno ów produkt wytwarzał sam gebel z stanu zarabiający na czysto 50 groszy od rolki. No i w tym momencie podniosła mnie wyobraźnia. Zacząłem sobie kombinować. Jakie pamiątki z Warszawy poszłyby dzisiaj jak woda? No po pierwsze woda butelkowana z oczyszczalni czajka. Rafaella, który można używać tak przed, jak i po goleniu, bo włosy same wypadają, a smród nos urywa. Dalej kawałek ścieżki rowerowej z odciskiem stopy samego prezydenta Trzaskowskiego. Całoroczny bilet na trzecią i czwartą linię metra no do realizacji w roku 2059. Immunitet poselski, jednorazowy, upoważniający do wejścia do dowolnego więzienia i pobyt tamże w wersji all inclusive, trzy lata bez zawieszenia. Co jeszcze? o? Miniaturka kota prezesa miałczącego na słowo donek. No i... Figurki sześciu króli. Kasper, Melchior i Belzebów oraz Petru Hołownia i Palikot. Piękne. Wymyśliłem też los na loterię o nazwie Lepsze Wczoraj. Wśród wygranych byłoby na przykład posiadanie dziadka w KPP albo ojca tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa, a najlepiej żony z wyjątkowej kasty. W tej sytuacji Lepsze Wczoraj Gwarantowałoby nam zdecydowanie lepsze jutro. Wśród innych cennych e, gadżetów, wymieniłbym tęczę spreju, sprayu, e, świetną do zakłócania świąt kościelnych, e, kalejdoskop dla dzieci, samo układających się ośmiu e, gwiazdek, e, czekolado-podobnego orła wykonanego z ptasik ekskrementów. No i Coś dla smakoszy. Pół kilo syreny żywej prosto z Wisły. I smacznego. Najcenniejszym jednak prezentem byłby testament 155-letniego pradziadka warszawiaka, dający prawo do kamienicy w dowolnym miejscu wśród wieściu. No niestety, moja znajoma nie zdecydowała się na żadną z tych rzeczy. Zamiast tego Udała się na Marsz Wolnych Polaków i wyniosła z niego jako pamiątkę w sobie potężny łyk wolności i solidarności. I naprawdę była to najlepsza pamiątka z naszego miasta nieujarzmionego. Niecierpliwych pragnę poinformować, że po codziennym wierszyku mogą jeszcze oczekiwać niespodzianki adresowanej specjalnie do nich, a przynajmniej do niektórych z nich. A co się tyczy wiersza, no, wydaje mi się niesłychanie aktualny, ponieważ poświęcony naszemu ministrowi kultury. Będziesz siedział. Grają hymn, podniosła chwila, lud transmisję pilnie śledzi, wyprężonych posłów tylu, a Siedkiewicz sobie siedzi. Może męczy pułkownika nocny Katz, jeszcze suszy, może ustaliła klika, że do hymnu się nie ruszy. Pewnie zbudziłby bez trudu Beethovena go kawałek lub Wyklęty powstań ludu, gdyby zaczął sam marszałek. Ale mniemam, znając liczne pana Bartka przewinienia, że się już profilaktycznie przyzwyczaja do siedzenia. Drodzy Państwo, potrzeba jest matką wynalazków, i e, właśnie w tym momencie eksperymentując wspólnie. Pragnę zaproponować wam jeszcze jedną rubrykę w naszych kontaktach, a mianowicie Hate Park. Miejsce, gdzie będziecie mogli się porozumiewać, gdzie będę wybierać e, oczywiście wolontarystycznie najlepsze wasze pomysły, e, żarty i treści, które mnie osobiście nawet by nie przyszły do głowy. E, hate Ark, oczywiście, e, przez całe życie bliższy był mi z e, powieści stypendzona dr Jekyll, ale w tej specyficznej sytuacji i pan hejt obleci. A zatem, proszę państwa, zaczynamy. Znowuż mnóstwo fantastycznych, fantastycznych komplementów. Na przykład jeden z panów, e, pan Arek, e, nazwał mnie Światełkiem w tunelu. Cudownie, panie Arku, byleby to światełko nie okazało się jednak pociągiem pancernym z naprzeciwka. Inny z widzów, pan Jack poruszył bardzo odważną kwestię, jak sprawić i wyegzekwować rękojmie od Tuska, że granica rosyjsko-niemiecka będzie na Wiśle. I on odpowiada rękoczynem. Jeszcze bardzo, bardziej ciekawy przykład zaproponowała pani Dorota w nawiązaniu do mojego tekstu o Wandei. A więc tak umiera wolność wśród burzy oklasków. Kto oglądał nasz Sejm, ten wie. Bardzo często pojawia się również motyw milczenia owiec, a jeszcze bardziej milczenia baranów i to pędzących w owczym pędzie. Przy okazji, jeden z naszych widzów proponuje Pani Holand produkcję filmu Złoto dla Zuchwałych 2. Będzie ono pokazywało grabież naszego narodowego złota z Banku Centralnego, zgromadzonego tam przez Pana Glapińskiego, którego wyprowadzą Silni mężczyźni, którzy po telewizji mają już praktykę. No, tyle na dziś. Jest tego bardzo wiele, ale nie mogę Państwa zbyt długo trzymać przy monitorze, bo jak wiadomo, jest to szkodliwe dla zdrowia. Pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.